Po niesłychanie emocjonującym sezonie polskiej ekstraklasy, który zdominowała Wisła Płock prowadzona przez Tolka Banana, postanowił on spróbować swoich sił w nieco mocniejszych zagranicznych ligach. Polski szkoleniowiec bez wahania przyjął ofertę z Glasgow Rangers, gdzie jego głównym celem będzie przerwanie kilkuletniej pasy Celticu, który bez większego problemu wygrywa w kółko Ligę Szkocką. Po pierwszych 8 kolejkach Rangersi pewnie rozsiedli się w fotelu lidera, więc wszyscy ze spokojem wyczekiwali następnego pojedynku, lecz tym razem pojedynku w Lidze Europy przeciwko ekipie Sparty Praga. A w nim już w 25 minucie Christopher po fantastycznym podaniu prostopadłym Morelosa dał swojej drużynie prowadzenie, po czym sam popisał się jeszcze lepszym zagraniem na dobieg do rezerwowego Dodo, który strzałem z voleja pokonał bramkarza i mecz ten zakończył się wynikiem 2-0. A zaraz po nim ogłoszono piłkarza miesiąca września w Szkocji. Jak można było się domyślać, ponownie został nim nowy hiszpański gwiazdor Adama Traore, sprowadzony przed sezonem do klubu za 14 milionów euro. Mimo wszystko w pierwszym ligowym październikowym meczu przeciwko Kilmarnock to nie Traore błyszczał na boisku, bo jako pierwszy na listę strzelców już w 11 minucie wpisał się Graham. Na szczęście, tak jak w ostatnim meczu Ligi Europy, Morelos uruchomił Christophera podaniem w głąb pola karnego, a ten prostym strzałem doprowadził do wyrównania i chociaż Adama Traore nie popisał się w pierwszej połowie tego meczu, to odpalił w drugiej, gdzie tak jak Christopher wykorzystał podanie Morelosa i prostym strzałem zmasakrował bramkarza. Ale tym, do którego należało ostatnie słowo tego dnia, był sam Kolumbijczyk, który ustalił wynik pojedynku na 3-1. I co ciekawe, kolejne starcie, tym razem przeciwko ekipie Dundee, znowu rozpoczęło się w tym samym stylu, czyli Morelos podaniem prostopadłym wypuścił Christophera, a ten tym razem lekką podcinką słabszą nogą zmasakrował bramkarza, który ewidentnie nie najlepiej zachował się w tej akcji. Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy w nietypowy dla siebie sposób, bo strzałem głową na listę strzelców pisał się Gary Mackay-Steven, którego do tej pory w ogóle nie znaliśmy z tej strony, a ostatnia bramka w tym meczu należała do Nabiego, ale co oczywiste, było to tylko honorowe trafienie i 3 punkty lądują w Glasgow. Z kolei zaraz po tym meczu zniknął z miasta jeden z pracowników klubu, a konkretnie scout McNeil, którego Tolek Banan wysłał do Nigerii w celu poszukiwania młodych, utalentowanych, silnych fizycznie zawodników, którzy mają szansę wpasować się w siłowy brytyjski futbol. A tymczasem życie toczy się dalej i przyniosło ono spotkanie hit w ramach Ligi Europy przeciwko Sportingowi Lizbona. Portugalska ekipa była bez wątpienia najsilniejszym rywalem Tolka Banana w tym sezonie, i chociaż spotkanie to było ciekawe i obfitowało w sytuacje bramkowe, to ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem. O wiele więcej działo się w 11 kolejce szkockiej Premiership, gdzie ekipę Hibernian już w 5 minucie po bardzo przypadkowym rykoszecie od obrońcy zaskoczył Christopher. Finalnie jeszcze przed przerwą zdobył on także ostatnią bramkę w tym meczu, ale tym razem trafienie było palce lizać. Christopher, finezyjny strzał sprzed pola karnego i kolejne 3 punkty lądują w Glasgow, które już 3 listopada bardzo pewnie podchodziło do pojedynku z przeciętną w tym sezonie ekipą Hamilton. Jednakże tym razem gospodarze zaprezentowali bardzo dojrzały futbol i ostatecznie sensacyjnie w doliczonym czasie gry pierwszej połowy objęli prowadzenie. Wydawało się już, że Rangersi będą zmuszeni przyjąć na klatę swoją pierwszą ligową porażkę w tym sezonie, ale od kompromitacji drużynę uratował nie kto inny jak Adama Traore, który tę bramkę zdobył już po upłynięciu doliczonego czasu gry, lecz ostatecznie oficjalnie wynik tego meczu zakończył się remisem 1-1. Nie nastrajało to jednak zbyt dobrze kibiców przed rewanżem ze Sportingiem w Lidze Europy, jednakże jak się okazało, tutaj poszło nieco łatwiej, bo już w 4 minucie Traore wyłożył piłkę Christopherowi do pustej bramki, ale po kolejnych 10 minutach nieoczekiwanie doczekaliśmy się rzutu karnego. Do piłki na 11 metrze podszedł doświadczony Dost, ale tym razem Holender nie dał rady zaskoczyć Foderinghana, który ewidentnie jest w gazie. Lecz jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. Doliczony czas gry i Opara, który w tym sezonie jest ostoją całej drużyny, popełnia głupi błąd w obronie, przez który portugalska ekipa po niemałym wylewie doprowadza do remisu i wydziera punkty podopiecznym Tolka Banana. Dwa remisy z rzędu wprowadziły lekki niepokój wśród kibiców Rangers, którzy już 11 listopada wypełnili stadion po brzegi, by kibicować swoim ulubieńcom w drugich w tym sezonie derbach Szkocji. Piłkarze Celticu zapowiadali, że mają patent na aktualnego lidera szkockiej Premiership, ale boisko szybko zweryfikowało ich słowa, gdyż Christopher na listę strzelców
końcu wpisał się już w 15 minucie, a po rozpoczęciu drugiej połowy całe towarzystwo prostym uderzeniem wyjaśnił Kolumbijczyk Morelos. Co prawda gości stać było tego dnia na efektowne trafienie, ale nie wystarczyło ono, by zgarnąć chociaż jeden punkt i takim sposobem Tolek Banan, który jest Polakiem ze szkockimi korzeniami, wygrywa derby szkocki w polskie Narodowe Święto Niepodległości. Trener musi być więc dumny, ale dumny był też z pewnością ze swojego skauta, który po tym meczu wprowadził do szkółki juniorów nowego, utalentowanego zawodnika prosto z Nigerii, 15-letniego Dawida Ubogu, któremu będziemy bacznie się przyglądać. W tym miejscu warto zaznaczyć także, że zawodnikiem miesiąca października w Szkocji tym razem został ktoś inny niż Adama Traore, ale niedaleko pada jabłko od jabłoni i nagroda ta wpadła w ręce Christophera. Jak śliwka w kompot wpadła także ekipa Dundee, która po tak krótkiej przerwie zmuszona była rozegrać rewanżowe spotkanie z Glasgow Rangers. W tym przypadku scenariusz był dość prosty do przewidzenia i pierwszy cios pewnym strzałem zadał Adama Traore, który zdobył także drugą i zarazem ostatnią bramkę w tym meczu. A po kolejnych 5 dniach Traore i spółka stawili czoła ekipie Stade de Reims w rewanżowym pojedynku. W pierwszym meczu Francuzi nie oddali nawet strzału, więc nikt nie spodziewał się fajerwerków, a Traore szybko pozamiatał rywali prostą akcją niczym teoretycznie o wiele słabszą ekipę Dundee. Ale w drugiej połowie role sensacyjnie odwróciły się i ekipa z Francji nie tylko doprowadziła do remisu, ale także potrafiła utrzymać go do samego końca. Podopieczni polskiego szkoleniowca postanowili odegrać się za to potknięcie w pierwszym grudniowym i zarazem rewanżowym meczu z Kilmarnock. Na listę strzelców jako pierwszy wpisał się Christopher, po czym w drugiej połowie zupełnie nieoczekiwanie strzałem głową bramkarza gospodarzy pokonał rezerwowy Murphy. Co za tym idzie, ekipa z Glasgow pozostaje wciąż niepokonana na ligowym podwórku, a Adama Traore po miesięcznej przerwie odbił nagrodę dla najlepszego zawodnika miesiąca swojemu klubowemu koledze i znów stał jako lider w świetle fleszy. Jako lider nie wyprowadził on natomiast swojej drużyny w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europy przeciwko Sparcie Praga, bowiem awans ekipy Rangers był już przesądzony, więc polski szkoleniowiec dał szansę na rozegranie się rezerwowym. No i to było widać, bo ekipa z Czech objęła prowadzenie już kilka minut po rozpoczęciu meczu, ale w drugiej połowie strzał Arfielda wylądował na ręce bramkarza, po czym do pustej bramki piłkę wpakował Morelos, a kilka minut później Arfield w identycznej sytuacji nie pozwolił sobie już na pomyłkę i płaskim strzałem po ziemi ustalił wynik spotkania na 2-1. Ekipa Rangers awansuje więc do fazy pucharowej, gdzie czeka już na nią Borussia Mönchengladbach. A po tym meczu w szkółce juniorów pojawił się kolejny utalentowany młodzik, noszący nawet to samo nazwisko, co pierwszy zawodnik wyłoniony przez skauta. Niestety na wcielenie tych piłkarzy do pierwszego składu będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, tak samo jak poczekać trzeba będzie na pierwszą porażkę Tolka Banana w lidze, bo tym razem w meczu przeciwko sercom Christopher na listę strzelców wpisał się już w 4 minucie, a w drugiej połowie Adama Traore nie do końca wiadomo co zrobił, ale wyglądało to jak szamańskie czary doprowadzające rywali do wylewu. Adama Traore, fantastyczny strzał i mamy 2-0. Ale to nie był koniec, bo po kolejnej super akcji Hiszpana na listę strzelców wpisał się trzeci najlepszy strzelec Rangersów w tym sezonie, czyli Morelos, a raptem po chwili ten sam duet przeprowadził akcję, która przyniosła 4. upokarzającego gola. Ostatecznie piłkarze serc zdołali zdobyć bramkę honorową, ale pewnym zwycięzcą tego starcia byli Rangersi. Rangersi, którzy w przedostatnim meczu tego roku podejmowali bardzo przeciętny Livingston. Skończyło się to oczywiście tym, że już w 13 minucie po pięknej indywidualnej akcji pierwszego gola zdobył Traore, który po kilku minutach swoim przypadkowym uderzeniem po rykoszecie wyłożył piłkę na głowę Christopherowi, a ten nie mógł zmarnować takiej okazji i mamy 2-0. Ale wynik ten nie utrzymał się długo, bowiem w kolejnej akcji bramkarza gości pokonał Morelos, który w drugiej połowie meczu ponownie wpisał się na listę strzelców, ustalając tym samym ostateczny wynik spotkania. Glasgow Rangers jest ewidentnie w formie i budziło to wielkie nadzieje kibiców na zwycięstwo w ostatnim meczu tego roku przeciwko drużynie Aberdeen, który aktualnie zajmuje 2. miejsce w tabeli. Zwycięstwo w tym pojedynku na szczycie pozwoliłoby więc już na dobre odskoczyć podopiecznym Tolka Banana reszcie ligi i jak się okazało, tego dnia padła tylko jedna bramka. Adama Traore wykonał rainbow od tyłka, po czym wyłożył piłkę do Morelosa, a Kolumbijczyk niezwykle pewnie pokonał bramkarza prostym uderzeniem i w taki sposób Rangersi kończą rok pozostając niepokonaną drużyną. Ale jak się okazało, nowy rok rozpoczął się niezwykle burzliwie, bo meksykańska drużyna Monterrey uruchomiła klauzulę odstępnego Middletona, a Szkot nieoczekiwanie postanowił zmienić klimat i takim sposobem z drużyny Tolka Banana zniknął podstawowy zawodnik. Trener nie zamierzał jednak dokonywać żadnych wzmocnień tej zimy, ale za to sporo działo się na arenie międzynarodowej.
Kyle Walker postanowił zakończyć swoją piłkarską karierę w barwach FC Barcelony. Z kolei Semedo przeniósł się do Napoli za kwotę ponad 31 milionów euro, a Nacho Fernandez przeszedł do Juventusu Turyn i tym samym został ponownie klubowym kolegą Cristiano Ronaldo. A skoro już o Portugalczyku mowa, to został on wybrany najlepszym piłkarzem roku 2019. Z kolei w Szkocji, jak już się wszyscy zdążyli przyzwyczaić, piłkarzem miesiąca grudnia ponownie wybrano Adama Traore. Tymczasem Tolek Banan pracował nad tym, by jego podopieczni jak najlepiej przywitali nowy rok, ale w takich przypadkach jak zwykle liczyć można na Adama Traore, który jako pierwszy i ostatni wpisał się na listę strzelców w zwycięskim meczu z Saint-Mirren. Hiszpan otworzył wynik spotkania także 6 grudnia w wyjazdowym starciu przeciwko Hibernian. Traore, świetny płaski strzał rodem z FIFA 18 i mamy 1-0, a w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy najlepszemu piłkarzowi w Szkocji jeszcze raz udało wpisać się na listę strzelców i spotkanie zakończyło się ostatecznie wynikiem 2-0. Wydawało się, że w kolejnym pojedynku rozpędzona ekipa Tolka Banana dosłownie przejedzie się po drużynie Motherwell, ale tym razem mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a brak goli Traore i spółka próbowali odrobić sobie w starciu St. Johnston. 68 minuta, Doucouré, genialny strzał z przepola karnego i jak się okazało, był to jedyny strzał, który tego dnia zamienił się na bramkę. A już raptem po dniu przerwy, The Teddy Bears zmierzyli się ponownie z ekipą Saint-Mirren i jako pierwszy na listę strzelców po bramce z rzutu karnego wpisał się co jasne Traore. Ale jak się okazało, gospodarze nie złożyli broni i bardzo szybko doprowadzili do wyrównania, a 20 minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego sensacyjnie objęli prowadzenie. Na szczęście drużynę przed pierwszą porażką w tym sezonie uratował Morelos, ale po trafieniu Kolumbijczyka nie padło już więcej goli i mecz zakończył się podziałem punktów. Za to w świecie doszło do kolejnych ciekawych ruchów na rynku transferowym. Ruben Neves dołączył do Paris Saint-Germain za kwotę 45 milionów euro. Z kolei Manolas zasilił Chelsea, które wyłożyło za niego lekką ręką ponad 50 milionów, a swoją karierę w hiszpańskiej Walencji postanowił zakończyć Mesut Özil. Lecz finalnie hitem transferowym tej zimy został Icardi, który przeszedł do Manchester United za kwotę ponad 84 milionów euro. Ostatecznie w ostatnim prezentowanym dzisiaj meczu ekipa Tolka Banana ponownie podejmowała wicelidera szkockiej Premiership, czyli Aberdeen, który miał już potężną stratę punktową, a po tym meczu przepaść ta pogłębiła się jeszcze bardziej. Minuta piąta i Dodo, który wszedł do pierwszego składu w miejsce Middletona, wpisuje się na listę strzelców 1-0. Po kolejnych 20 minutach dośrodkowanie z rzutu rożnego na bramkę zamienił Christopher i co wręcz dziwne, zrobił to w tym meczu ponownie, podwyższając wynik spotkania aż na 3-0. Finalnie po błędzie w obronie Mackay Stevena na listę strzelców pisał się May, ale tego dnia nie padło już więcej bramek. Tak samo jak ekipa Glasgow Rangers jeszcze przed nikim nie padła w tym sezonie na kolana. 20 zwycięstw, 4 remisy i 0 porażek. Wielka strata Aberdeen i jeszcze większa Celticu Glasgow, który pierwszy raz od kilkudziesięciu lat przechodzi potężny kryzys. W tabeli najlepszych strzelców rządzi oczywiście Adama Traore, ale cały czas gonią go jego klubowi koledzy. Hiszpan jest także najczęściej asystującym piłkarzem w tym sezonie, gdyż aż 14 razy jako ostatni wykonał podanie w akcji bramkowej. A tym, który najczęściej zachował czyste konto, był co jasne Foderingham, więc Rangersi Tolka Banana zdecydowanie zdominowali całą ligę. Z kolei w innych ligach w Hiszpanii FC Barcelona przeżywa nie mniejszy kryzys od Celticu i zajmuje aż 6 miejsce w La Liga. W Premier League nikt nie zdążył wbić do topowej szóstki, ponownie składa się ona z tych samych drużyn co w ostatnich latach, a o mistrzostwo walczą głównie dwa Manchestery. We Włoszech niezwykle zacięty bój na szczycie tabeli toczy się pomiędzy Juventusem oraz AS Romą, a we Francji identyczna sytuacja występuje pomiędzy PSG a AS Monaco. W Bundeslidze równo po 41 punktów na koncie mają także Borussia Dortmund i Bayern Monachium, a w Ekstraklasie Wisła Płock bez Tolka Banana wciąż ma szansę na obronę tytułu mistrzowskiego, chociaż w tym przypadku Lech Poznań ma już 5 punktów przewagi. A jak swój sezon zakończy ekipa Glasgow Rangers? Czy dotrwa do końca sezonu bez porażki i czy zgarnie puchar za Ligę Europy? Tego oraz wiele więcej dowiemy się już w kolejnym odcinku kariery Tolka Banana. A na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!